spotkaliśmy się dzisiaj w ramach planowanych cyklicznych spotkań związanych z układem seminaryjnym obszaru logistyki. Witam Państwa, dziękuję bardzo za przyjście, za przybycie tatliczne. Spotkaliśmy się dzisiaj na pierwszym z cyklicznych spotkań. Wszystkie one będą poświęcone logistyce, ale wszystkie będą w takim troszkę innym ujęciu. Chciałbym, żebyście Państwo dotknęli w praktyce pewnych rzeczy. Warsztaty skierowane są bezpośrednio do przedstawicieli firm związanych stricte praktycznie z logistyką. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby na spotkaniu pojawiły się osoby związane z tą częścią działalności każdej z firm. Te warsztaty miałyby służyć zapoznaniu się praktycznemu z trzema głównymi obszarami. To jest obszarem technologii, czyli oprogramowania, czyli kwestią tematów związanych z aplikacjami o charakterze zarządczym czy dedykowanym w tym obszarze, z tematami związanymi z analizą funkcjonalną, analizą organizacyjną, którą realizujemy przy współudziale z Instytutem Logistyki i Magazynowania, oraz trzecim elementem, czyli technikaliami, czyli sprzętem, technologią, która jest jakby elementem pozyskania tych wszystkich danych na potrzeby rozwiązania. Dzisiejsze warsztaty dotyczą bazowego, podstawowego systemu w naszym obszarze logistyki, systemu zarządzania magazynem wysokiego składu IBCS Tiger.